Myślę, że matura próbna jest świetnym początkiem do tego, żeby w ogóle poznać siebie i zobaczyć, jak to jest w trakcie egzaminu. I warto wykorzystać ten czas nie tylko po to, żeby sprawdzić wiedzę, ale także siebie w sytuacji trudnej, bo to pozwoli lepiej przygotować się do właściwego egzaminu. I jedni z nas będą potrzebowali więcej odpoczynku i spokoju, innych z nas uspokoi powtórka w noc przed egzaminem i szybkie sprawdzenie notatek. W czasie matur warto zadbać o siebie, to znaczy warto się wyspać, warto zadbać o drobne przyjemności, żeby oderwać się od myślenia o tym, co będzie jutro, ponieważ i tak nie ma sensu uczyć się tego, co powtarzane było przez ostatnie wiele miesięcy. Warto pobyć z ludźmi, którzy są wyluzowani, to znaczy nie warto już tracić czasu na giełdę pytań. Należy unikać osób, które stresują się, które przeżywają bardzo, ponieważ te emocje niepotrzebnie mogą tylko rozchuśtać i spowodować większy stres. Zdecydowanie każdy egzamin jest stresujący, dla każdego z nas inaczej. Jednych z nas będzie motywował do pracy, niektórzy z nas lubią adrenalinę, inni wolą zdecydowanie wysiłek sportowy, egzamin będzie zupełnie innego rodzaju doświadczeniem, ale nawet dla osób, które są zmotywowane, to zawsze jest stres. Tak jak zdawać egzamin, żeby odnieść sukces, każdemu z nas potrzebne jest coś innego. Jedni z nas potrzebują tego, żeby się oderwać od stresu egzaminacyjnego i nie myśleć o tym, co będzie jutro. Dla innych będzie potrzebna rozmowa o tym, czym się denerwują. Czasami warto sobie wyobrazić siebie w sytuacji egzaminu i wtedy łatwiej będzie odnaleźć się na prawdziwym egzaminie, kiedy będę wiedział, czy stresuje mnie bardziej stukanie butów nauczyciela, który chodzi, czy stresuje mnie to, że nie zdążę przeczytać pytań. Wtedy łatwiej jest obrać samą strategię już w trakcie egzaminu. Trzymam kciuki i życzę powodzenia w trakcie wszystkich egzaminów próbnych i właściwych.